Trzech panów w wódce, nie licząc psa. Jest to zabawna książka pełna typowo angielskiego humoru, której akcja toczy się w XIX wieku. Opowiada ona o przygodach trójki przyjaciół, pochodzących z Londynu dżentelmenów w średnim wieku, którzy postanowili wybrać się na wycieczkę. Stwierdzili, że wynajmą sobie łódź na 2 tygodnie, by przepłynąć Tamizę w górę i z powrotem. W trakcie wyprawy przeżyli szereg komicznych, a czasami także niebezpiecznych przygód. Razem z nimi w łódce znajdował się pies rasy Fox Terrier, który także w całej wycieczce odegrał niemałą rolę. Książka gwarantuje doskonałą zabawę już od pierwszej strony, mimo iż została napisana 132 lata temu.